Cześć, cześć. Z tej strony Rumcejs. Dzisiaj powiemy sobie trochę o zakładaniu akwarium. Ten odcinek dedykuję specjalnie akwarystom, właściwie przyszłym akwarystom, którzy dopiero chcą zacząć swoją przygodę. Pomyśleć można by sobie, że to takie łatwe. Wystarczy kupić akwarium bądź kulę, zalać wodą, wpuścić ryby i od czasu do czasu sypnąć im jedzenia. Otóż to jest trochę inaczej. Jest w tym trochę racji, ale nie do końca. Oczywiście na początku musimy zacząć od zakupu akwarium. Ja zacząłem od hodowli jednej słonecznicy, bardzo delikatnej i żerowej rybki, w słoiku bądź naczyniu do ponczu. Do ponczu. Poncz to taki napój. Następnie hodowałem w tym samym naczyniu dwie gunami, potem dwa welony w akwarium 30-litrowym. No teraz mam takie. O mojej początku mojej przygody z akwarystyką opowiem później w oddzielnym odcinku. Jaki zbiornik wybrać? Otóż ja proponuję na początek taki nie za duży. Od 60 do 112 bądź 120 litrów. Dalej. Musimy wybrać podłoże. Podłoże najlepiej jest dostosować do naszych mieszkańców. Na przykład, jeżeli mamy welona, nie stosujmy zbyt drobnego piasku bądź wiru. W ogóle piasek bym odradzał stosować, bo to, co widzieliście przed chwilą, czyli rycie welona w żwirze, by skończyło się po prostu strasznie zamuloną wodą w akwarium. Więc proponuję żwir. Dużo osób pod żwir kładzie jeszcze ziemię ogrodową jako substrat oraz siatkę budowlaną. Wszystko to, żeby rośliny rosły lepiej. Można też kupić gotowy substrat w sklepach zoologicznych bądź akwarystycznych. Ja takiego nie posiadam. Dlatego rośliny, niektóre rośliny oczywiście, są takie blade. Myślę też, że jest to spowodowane przez nieodpowiednie światło. Skoro już jesteśmy przy roślinach, jakie rośliny wybrać? Sztuczne czy żywe? Oczywiście łatwiejsze w utrzymaniu są sztuczne. No bo co? Kupujesz, sadzasz. Kupujesz, opukujesz, sadzasz do akwarium i proszę. Gotowe. Z żywymi roślinkami jest troszkę inaczej. Owszem, nie jest to trudne, ale jest też troszkę inaczej. Na początek trzeba przygotować dla nich miejsce i, jak już wspominałem, dać pod żwir jakiś substrat. Chyba, że chcecie, żeby rośliny rosły wolniej, się nieco słabiej ukorzeniały. Dobra, nie będziemy się rozwodzić za mocno przy temacie roślin. Dalej. Jaki filtr i jaka grzałka? Grzałkę to raczej nie jest trudny wybór, bo myślę, że grzałek jest kilka marek i myślę, że większość wygląda tak samo. Filtr. Jaki wybrać filtr? Na początek proponuję jakiś wewnętrzny. Marki jako Aure załóżmy, bądź jakiejś innej firmy. Oczywiście filtr dostosowany do naszej wielkości naszego zbiornika. Ja mam akurat filtr kaskadowy marki HBL. Jest to marka azjatycka. Bo teraz, żeby was nie oszukać, nie pamiętam po prostu pochodzenia tej marki, czy to Chiny, czy to Japonia. W każdym razie jest to marka azjatycka. Kupiłem go na Allegro za 24 zł. W filtrze mam węgiel aktywny oraz gąbkę. Filtr ten ma dwie rurki. Jedną, która jest zakończona takim pływakiem,
który zbiera z powierzchni wszystkie zanieczyszczenia, i drugą, która idzie nieco w dół. Nieco w dół, nieco bardziej w dół niż ta, która idzie w górę. Tutaj właśnie widać ten filtr. Teraz najważniejsza część akwarium. Nasi mieszkańcy. Jak ich wybrać na początek? Na początek proponuję głupiki, mieczyki, neonki. Można też dać kieryska bądź glonojada. Oczywiście taki czyściciel dna się przyda. Jeżeli chcecie, możecie też dodać molinezję. Jest to czarna rybka, która z pewnością nieco skontrastuje wasze ryby. Ja tutaj mam wszystkie odmiany mieczyka, które udało mi się znaleźć w moim mieście. Mam tutaj mieczyka czerwonego, tego samca dużego, który ma taką szpadę. Potem właśnie rozpoznajemy samca po tej szpadzie. Mam jeszcze samicę, tą drugą czerwoną rybkę, która teraz pływa przy powierzchni. Mam samiczkę berlinkę. Berlinek, berlinka, nie wiem jak to się odmienia, więc wybaczcie mi. I mam mieczyka, samicę mieczyka jabłkowego bądź zielonego. Widzieliście przed chwilą, że mieczyk, tak jak teraz, pływał z takim ogonem. Co to znaczy? To znaczy, że samiec zapładnia teraz samicę i że będą nowe rybki. Aktualnie wszystkie moje samiczki są w ciąży. Rozmnażanie głupików też jest bardzo proste. Wystarczy im taka woda, jaką macie w akwarium. Czyli załóżmy od 23 do 28. Z rozmnażaniem neonów jest dużo, dużo trudniej. Musicie zrobić im odpowiednią temperaturę, podkręcić temperaturę na grzałce bądź obniżyć. Musicie zapewnić im odpowiednie pH, takiej torfowej wody, w której one żyją. Mamy dwie odmiany neonów. Neon czerwony i neon inesa. Nie jestem pewny, czy jest też taka odmiana jak neon złoty. Doświadczeni akwaryści, możecie mnie komentować i poprawiać, bo coś mi się obiło o uszy taka nazwa. Ja w swoim akwarium mam neonki Inessa. Jeżeli chcecie rozmnażać rybki, to właśnie na początek idealne będą kupiki i mieczyki. Dobrze jest mieć kotnik, tak jak ja, bądź jakieś rośliny powierzchniowe. W moim kotniku znajduje się tylko 5 małych mieczyków jabłkowych, ponieważ spóźniliśmy się trochę z odłowieniem. Z odłowieniem samicy i okociła nam się nieco wcześniej, niż się tego spodziewaliśmy. Dlaczego my? Ponieważ opiekuję się ja moim akwarium, ale pomaga mi tata. Wracając jeszcze do tego, dlaczego tylko 5 małych rybek. Otóż udało mi się odłowić 6. 7 nie zauważyłem. Ale 6 uciekła mi przypadkiem, kiedy szukałem, czy nie ma właśnie jeszcze jakichś rybek. Więc na razie 2 są na wolności. Nie jestem pewien, czy przypadkiem nie ma 8, a 5 w kotniku. Tak jak już wcześniej wspominałem, mam wszystkie samiczki, mieczyka, kotne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Moje stadko mieczyków. Opowiem teraz trochę o nich, ponieważ jak dla mnie są to bardzo ciekawe rybki i mam ich najwięcej. Mam 3 samiczki i 1 samca. Są to dość dobre proporcje. Powiem jeszcze troszkę o neonkach. Przede wszystkim, jeżeli kupujecie neonki, pamiętajcie, żeby kupować stadko, ponieważ są to ryby stadne. W akwarium
Dobrze jest, do akwarium dobrze jest kupić od 5 do 6 osobników. W przypadku jeszcze rozmnożenia rybek, dobrze jest mieć jakieś rośliny powierzchniowe, tak jak wspominałem już wcześniej. Tak jak ja. Na przykład mam rzęsę wodną i w głębkę. Rzęsę wodną i w głębkę zahodowałem tak z ciekawości. Mam też kotnik. Już wspominałem, że są tam małe rybki. Już się trochę pogubiłem w tym wszystkim. Mam nadzieję, że zrozumieliście przynajmniej część tego, co powiedziałem. Jak nie, to piszcie w komentarzach, ewentualnie zrobię po prostu kolejny film. Jak założyć akwarium? Dowiecie się tego nieco więcej przy moim restarcie akwarium. Bo mam teraz taką sytuację w domu, że mam remont w pokoju. Akwarium zostało przeniesione tutaj. Po prostu mam remont i akwarium, kiedy zostanie przeniesione tam, zrobię kompletny restart. Rośliny, znaczy niekompletne, ale większość rzeczy pomyję tak doszczętnie. Żwir opłuczę z gorącą wodą. Powinno się go tak myć, ja natomiast tak nie robię, po prostu go płuczę samemu w zimnej wodzie. Więc tego dowiecie się przy restarcie akwarium. Kiedy kupujecie nowe akwarium, dobrze jest też zalać je wodą, włożyć roślinki i żeby odstało tak ze 3-4 dni. To by było na tyle. Wszystko co najważniejsze powiedziałem. Jak zwykle komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam też do zostawiania łapek w dół. Jak najbardziej nie obrażę się z tego powodu. To mi tylko powie, że coś było źle w tym danym filmie. Jeżeli natomiast zostawicie taką łapkę w dół, to proszę, dodajcie jeszcze komentarz. O tych rzeczach mówiłem w poprzednim odcinku. Żegnam się z wami. Na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam, Rumcajs.